Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale firmowym. Nazywam się Marian Nosal i zapraszam do filmu pod tytułem Dwa sposoby myślenia współczesnego, wolnego Słowianina. Zastosowania praktyczne. Najpierw przeczytam taki wstęp do artykułu, bo film będzie oparty, jak większość moich filmów, na moim artykule. Najpierw przeczytam wstęp do tego artykułu. I potem powiem, co mnie skłoniło do nakręcenia tego filmu na podstawie artykułu. No, skłoniły mnie do tego wydarzenia, jak zwykle, bieżące, które się dzieją wokół nas. Dlatego dodałem do tytułu Zastosowania w praktyce. Film będzie o psychologii, o dwóch sposobach myślenia, ale tak naprawdę to będzie o filozofii życia i w ogóle o podstawach naszego życia. Co robić, żeby żyć normalnie, tak jak powinniśmy żyć, a nie w jakimś sztucznej, totalitarnej, przekazanej nam przez kogoś rzeczywistości. Rzeczywistości nierzeczywistej. Nie takiej jak jest, tylko w sztucznym świecie Matrixa. Więc wstęp jest taki. Istnieją dwa sposoby myślenia i wyrażania swoich myśli. Jeden linearny, jednowątkowy, oparty na logice klasycznej i koncentrujący się na określonym problemie. I drugi wielowątkowy, przestrzenny, systemowy, obejmujący całość naszego istnienia. Stosuje się w nim logikę szeroką, która mówi, że wszystko jest związane ze wszystkim, a przyczyna od skutku niczym się nie różnią, bo świat jest jednym. To nie jest żadna mistyka, to już fizyka współczesna udowadnia, że tak jest. Tylko my jeszcze tego nie zauważamy, nie nadążamy za tym. Ludy pierwotne to wiedziały i nawet nie zupełnie takie pierwotne, nawet wysoko rozwinięte kultury potrafiły tą wiedzę przechowywać, a my zagubiliśmy i chyba ktoś nam w tym trochę pomógł. No ale dalej. Pierwszy sposób nazwałbym myśleniem wąskim, skupionym, a drugi myśleniem szerokim, całościowym. A na koniec w tym filmie będzie o tym, jak forma graficzna tekstu współczesnego wynika ze sposobu myślenia autora i wpływa na przekaz jego myśli do czytelnika. Także o Sokratesie, Platonie, Chrystusie, Zaratustrze, chińskich taoistach i o przyrodzie. O tym, jak myśleli starożytni Słowianie i oczywiście o tym, jak współczesny Słowianin ma się odnaleźć w świecie bankiersko-złodziejsko-korporacyjnym. No, tu nazwałem na koniec po imieniu ten świat, w jakim żyjemy, żeby nie używać takiego dziwnego słowa Matrix, który nie jest polskim słowem, nie wiadomo co to jest. Najlepiej jest wszystko nazywać po imieniu. No i co mnie skłoniło, żeby ten artykuł w formie filmu przedstawić? Po pierwsze, bo on ma już chyba 2 lata. Po pierwsze, pierwszy wątek jest taki. Zastanawiało mnie, dlaczego ludzie tak głupio postępują. Dlaczego się dają wykolegowywać wszelkim korporacjom, banksterskim instytucjom, typu banki, na przykład kredyty szwajcarskie i w ogóle dlaczego Polska jest tak strasznie zadłużona, skoro jest takim bogatym zarówno w surowce, w położenie swoje geopolityczne i w swoją ludność niezwykle uzdolnioną, skoro jest taka bogata, no to dlaczego się tak daje wykorzystywać? To samo w innych krajach. Ludzie się dają ogłupiać, wykorzystywać. Niektórzy myślą, że może jeszcze niektórzy myślą, że na przykład mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są szczęśliwi, żyją w raju. Albo jeszcze inni naiwni myślą, że mieszkańcy Izraela żyją w raju, bo są Żydami i tam mają wielkie ajwaj. Nie, proszę Państwa, mało kto tak naprawdę jest szczęśliwy i w tym świecie i żyje prawidłowo. Tylko się niektórym wydaje. Bo co z tego, że ci Amerykanie są tacy bogaci, ale są strasznie grubi i nieszczęśliwi. Grubi są, bo jedzą, stać ich na to, ale brak im miłości, brak im tej waluty wewnętrznej, która tu jest w sercu, tego światła im brakuje, tej pozytywności im brakuje. Dlatego się tak obżerają i są tacy grubi w nieprzyjemny sposób. No ponieważ jedzą junk food, czyli to takie śmieciowe jedzenie, a jedzą go, bo tak wybrali. No to już się koło zamyka pomału. Dlaczego tak wybrali? No właśnie. O tym będzie w tym artykule. Tak więc pierwszy taki impuls, pierwszy taki do nakręcenia tego filmu, pierwsza przyczyna, jaka mi przyszła do głowy, dlaczego tacy jesteśmy,
zniewoleni i bezmyślni, tak głupio żyjemy, jak ci Amerykanie przysłowiowi, no to temat już trochę znany, to znaczy fluor i hormony żeńskie w wodzie pitnej. Obydwie te substancje powodują hormony żeńskie, nie wiem, czy ja powiedziałem żeńskie, hormony żeńskie, które są w wodzie pitnej. No po prostu te wszystkie leki antykoncepcyjne i inne wyrzucane do rzek, do śmieci, spływające rzekami, powodują, że pijemy wodę z hormonami żeńskimi. A drugą rzecz to jest fluor. Jak nie dają nam do wodociągów, co robiono w niektórych krajach, to sami sobie to dajemy, myjąc zęby. I nasi dentyści też to wmuszają w nas, ten fluor. No mój osobisty dentysta, który jest moim kolegą, bardzo go lubię, ale za każdym razem jest zgrzyt, kiedy trzeba o fluorze pomówić, no bo on wierzy, że fluor chroni zęby. No, wiele razy mu tłumaczyłem, że fluor utwardza zęby, ale powoduje osłabienie ich elastyczności, więc one pękają po prostu. Co z tego, że są bardzo twarde, ale nie są elastyczne? Oprócz tego, że potworne skutki w naszej szyszynce, to fizycznie obserwowalne zwapnienia w naszej zgrubienia, w naszej otoczka taka pogrubiona jest w naszej szyszynce. To można fizycznie zobaczyć i przez to ludzie przestają myśleć. I tu, no, skoro o tym mówię, jeszcze daleko, proszę Państwa, do tematu tytułowego tego filmu, ale no muszę powiedzieć to, co jest bardzo ważne. Skąd się w ogóle wzięło użycie fluoru, dodawanie ludziom fluoru do diety? No, zaczęło się to w Niemczech. W Niemczech, tak zwanych nazistowskich, powiedzmy w Niemczech. Przed II wojną światową Niemcy założyli sobie obóz koncentracyjny, wtedy jeszcze to był dla nich, tylko dla ich dysydentów jakichś tam, którym się ten ich nazizm nie podobał. Przypominam, że to nie było tak, że byli jacyś naziści. Prawie 100% Niemców to byli naziści. Oni wszyscy głosowali na Hitlera, ale tam jakieś kilka osób było. No to ich zgromadzili w tym obozie koncentracyjnym. Te osoby widocznie jakoś nie do końca były nazistowskie. I te osoby były takie cwane, że uciekały z obozu koncentracyjnego. I to było duże obciążenie dla Niemców, no bo musieli tam zatrudniać z 30 młodych żołnierzy, strażników, żeby pilnowali tego obozu koncentracyjnego, a więźniowie i tak uciekali. No więc przyszedł pewien naukowiec niemiecki i powiedział: ja dodam tym więźniom coś do żywności, a wtedy oni przestaną uciekać. No więc władze niemieckie powiedziały: no dobrze, spróbujmy. Dodali tego fluoru oczywiście tym więźniom i oni przestali uciekać. Do tego doszło, że załogę strażników w tym obozie koncentracyjnym zmniejszono do 6 starych dziadków, którzy nie byli potrzebni już ani w fabrykach, ani na froncie. Wtedy jeszcze zresztą frontu nie było, ale w armii nie byli potrzebni. I ci niemieccy dowódcy, byli ideologowie, byli szczęśliwi, bo ci więźniowie nie uciekali. Oczywiście ten fluor nie spowodował, że ich mięśnie zupełnie jakoś, że tak powiem, oklapły i nie byli w stanie uciekać. Nie. Ten fluor uderzył tutaj, w sposób myślenia, w ich szyszynkę. Oni, im po prostu do głowy nie przyszło, żeby uciekać. Ja to nazywam, że przestali być mężczyznami, stracili swoją nie tylko męskość, ale mężność. Mężność. I to się wiąże z drugim tematem. A drugi temat to jest hormony żeńskie w wodzie pitnej. Te hormony żeńskie robią to samo. Mężczyzna jest do tego, żeby bronił swoją rodzinę, swój ród, swój naród. A w tej chwili nasz kraj zadłużają, rozkradają, jakichś chcą od nas odszkodowań żydowskich, a jak nie żydowskich, to innych. Niszczą nas, odebrali nam wszelkie firmy, fabryki, przemysł, rolnictwo nam zniszczono. Rolników niszczą ciągle, bez przerwy. Polaków chcą odbierać im wszelką własność poprzez tak zwany podatek katastralny i tak dalej. Niszczą nasze zdrowie. Umiera ponad chyba 100 tysięcy rocznie ostatnio ludzi na raka, w ogóle około chyba 40-50 tysięcy z powodu smogu. No to są rzeczy, które są niedopuszczalne w takim państwie, które się szanuje jak Izrael. Tam umiera kilkaset osób na raka w roku, a u nas około 100 tysięcy.
No to proszę mi nie mówić, że to jest przypadek. Najgorsze jest to, że nasi naukowcy, politycy nic z tym nie robią. Nie jadą do tego zaprzyjaźnionego z nami Izraela i nie pytają: ludzie, co wy robicie, że jesteście zdrowi, a my chorzy? Jest więcej takich krajów, w których jest więcej zdrowych ludzi niż w Polsce, a nasi politycy nie próbują zahamować tego Holokaustu Polaków, tylko go wspomagają przy pomocy promowania różnych szczepień szkodliwych. Mówię szkodliwych szczepień. Szczepionek nieprzebadanych, takich, które no w zasadzie wiadomo, że nawet że źle działają, bo w niektórych krajach nawet są zabraniane, tak jak w Japonii. No, temat jest rozległy, nie będę go omawiał. W każdym razie to się mi jakoś kojarzy i nawet są dowody naukowe, że to ma związek nie tylko z fluorem, który obezwładnia człowieka, ale może mieć też związek z tymi hormonami. No i oczywiście z całą propagandą, bo żaden fluor i żadne hormony by nie odmóżdżyły Polaków i innych ludzi na świecie, gdyby nie potworna propaganda, której jesteśmy poddawani od czasu zaborów. Też oczywiście propaganda historyczna, że nie było dawniej Polski, Wielkiej Lechii i tak dalej. Że Polacy zawsze byli złodziejami, byli źli, niemoralni i nie chciało im się pracować. To wszystko są kłamstwa oczywiście. Gdyby ktoś tak logicznie popatrzył na rzeczywistość, na to na przykład jak polscy pracownicy są poszukiwani na zachodzie, jak nas tutaj drenują z naszej siły roboczej, to by nikomu by przez gardło nie przeszło takie stwierdzenie, że Polacy są źle, leniwi, niefachowi i tak dalej. Nic podobnego. No to jest oczywiste, że to jest nieprawda. No to jest jeden impuls, który ja nazywam fluor, hormony żeńskie w wodzie pitnej. Czyli zatrucie. Tych trucizn jest więcej. Ja wymieniłem dwie, bo akurat o tych ostatnio czytałem. O nich sobie przypomniałem. O tym fluorze to zresztą to opowiadanie i o niemieckim obozie koncentracyjnym to słyszałem od najwybitniejszego polskiego wynalazcy w ogóle. Także chemika, człowieka wybitnego, on wie co mówi. Drugi temat związany z głównym tematem, czyli z dwoma sposobami myślenia, to jest temat taki antropologiczny. Przeczytałem ostatnio taką książkę, w zasadzie wysłuchałem ją z nagrań. To jest książka Jeremiego Narbiego i ona ma tytuł, już Państwu mówię, The Cosmic Serpent, czyli wąż kosmiczny. Pokażę ją tutaj. Wąż kosmiczny, autor... jeszcze podtytuł jest. Podtytuł jest DNA and the Origins of Knowledge, czyli DNA i podstawy wiedzy. Autor Jeremy Narby. Po polsku ta książka była tłumaczona, nawet ją sobie kupiłem, ale jakoś mi nie przychodzi, więc pokazuję wersję angielską. To jest audio, można kupić audio tej książki, Węża Kosmicznego, a to jest następna książka tego autora, Inteligencja w naturze. Też wspomnę o tym temacie. Tej książki jeszcze nie czytałem, nie słuchałem, ale już coś niecoś na swoje przemyślenia mam na temat inteligencji w naturze, dlatego też ten temat wydaje mi się związany z naszym głównym tematem, czyli dwa sposoby myślenia współczesnego Słowianina. Szeroki i specjalistyczny, wąski. No i co można powiedzieć o tej książce pana Jeremiego Narbiego? Jest to szeroka wizja filozofii i kontaktu z przyrodą. On mówi między innymi w tej książce o dwóch sposobach myślenia, o naukowym i o sposobie myślenia Indian przyrody. Podaje taką anegdotyczną scenę, kiedy on dowiedział się od tych Indian bardzo wiele o DNA, o genetyce, w jaki sposób to za chwilę powiem. I po kilku latach nieobecności, po napisaniu książek, wrócił do tych swoich przyjaciół Indian i jeden z nich na jakimś spotkaniu go spytał: no i co, czy naukowcy już dotarli do tego poziomu wiedzy, który my mamy? Autentycznie. Autentyk. To jest różnica między myśleniem wąskim, naukowym i szerokim. I co on jeszcze pisał? No, główne tezy, o których on pisał, to, że rośliny uczą. W dżungli amazońskiej ci Indianie, jeżeli się ich spyta, a skąd ty wiesz, że po zażyciu tego leku wyleczysz tego człowieka z tej choroby? To on mówi, no jak to, ta roślina mi powiedziała.
ten lek. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jest coś takiego jak inteligencja roślin, inteligencja przyrody. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, że przyroda jest bardzo inteligentna i że już nawet naukowcy, już nawet w książkach wydawanych w Polsce, też kupiłem taką książkę, nie mam jej w tej chwili pod ręką, bo bym ją Państwu pokazał. Już nawet naukowcy piszą, że przyroda jest inteligentna, że nawet rośliny są inteligentne, nie tylko zwierzęta. No to coś jest na rzeczy. I wtedy zmieniamy optykę na naszych przodków. Nasi przodkowie, poganie, znawcy przyrody, wiary przyrody, wcale nie byli, przepraszam za słowo, głupkami. To byli bardzo mądrzy ludzie. To byli bardzo mądrzy ludzie i nie śmiejmy się z nich. Nie śmiejmy się z nich, ponieważ oni mieli wiedzę, o której my nie mamy pojęcia. To była wiedza wprost od przyrody. Oni prezentowali inteligencję przyrody. I te same ich organizacje, Słowiańszczyzny, Wielkiej Lechi, to co mówiłem w innych filmach, że on to był system samosterowarny, rozproszony, samozarządzający się w sposób rozproszony. No tak inteligentne są korzenie drzewa. W drzewie, proszę Państwa, każdy czubek każdej tej niteczki korzeni, nie jestem biologiem, nie będę tego nazywał fachowo, ale ten czubek wzrostu, o którym chyba w szkole się uczyłem kiedyś, bardzo dawno temu, to on ma, jak twierdzą profesorowie, współcześni naukowcy z zachodu, on ma swoją inteligencję i każdy porusza się w innym kierunku. Każdy rozwój każdego tego czubka, tych tysięcy czy milionów w ogóle tych małych korzonków wielkiego drzewa odbywa się indywidualnie. Każdy idzie w innym kierunku, tak jak to dyktuje podłoże po prostu. Woda, gleba. Także rośliny jak najbardziej są inteligentne i mamy na to wiele dowodów. No ten pan Jeremy Nalby, antropolog, on pisał, że na przykład Indianie w Puszczy Amazońskiej pod wpływem ayahuaski, ale też wielu innych środków, których my w ogóle nie znamy, kontaktują się z duchami roślin i te duchy ich uczą. Tylko, że oni nie zapisują tego jak nasi naukowcy, nie klasyfikują, tylko wykorzystują to, co jest potrzebne. Na przykład jakaś choroba się tam gdzieś szerzy, ktoś potrzebuje pomocy, no to taki Indianin idzie do dżungli i pyta tych roślin, taki szaman, tam prawie każdy jest szamanem, pyta tych roślin, co zrobić. I one mu mówią, każdy ma swoją roślinę przewodnika, jest tajemniczony i te rośliny skierowują do takiej rośliny, która może temu choremu pomóc. A propos szerokiego i wąskiego myślenia. To są te wątki, poruszyłem, ja na ten temat w ogóle całe filmy nagram, ale to są te wątki, które spowodowały, że przypomniałem sobie o tym temacie, który kiedyś opisałem, wąskiego i szerokiego myślenia. A teraz przejdę do kontynuacji lektury mojego artykułu. Najpierw pokażę tego orła. To moja żona, Lada, namalowała tego orła na podstawie jakiegoś orła z internetu po prostu. On jest biało-czerwony, bardzo słowiański i ma żółte tylko dziób i łapki, ponieważ jest też złotym orłem przepełnionym światłem wszechświata, przepełnionym światłem słońca. Podpis pod tym orłem w oryginalnym artykule jest taki. Koniec ze zniewoleniem Polaków. Nie przypadkiem orzeł jest naszym symbolem i symbolem wolności. On widzi szeroko. My też tak powinniśmy. A tu chcą mu widzenie przytępić. Zniewolenie odrzucamy. Rysunek Lada Maliniakowa. No, ten orzeł jest symbolem w moich artykułach kilku takiej właśnie wolności. A taki sam orzeł z zawieszonym tutaj znakiem dolara, który go tak obciąża, jest symbolem zniewolenia. Bardzo podobne w zasadzie ten sam orzeł, tylko na jednym wisi ten ciężki dolar, jak kredyty frankowe czy dług na Polsce i na innych krajach. A na drugim orle ten dolar nie wisi, tylko jest ten orzeł taki swobodny zupełnie. I czytam artykuł. Aby stosować ten pierwszy sposób myślenia, trzeba mieć umysł ścisły, wykształcony, wręcz wytresowany, ale też w pewien sposób ograniczony, nieczuły na i niezdolny do myślenia całościowego.
Drugi sposób myślenia wymaga wizji całościowej, charakterystycznej dla mistyków, ezoteryków, ludzi czujących głęboki kontakt z bardzo szeroko rozumianą przyrodą. O właśnie. Ten drugi sposób jest bardziej wymagający, bo wymaga otwarcia na to, co jest. Łatwiej jest poddać się tresurze logicznego myślenia, które jest fajne, na przykład w naukach ścisłych, ale zdecydowanie zawodzi już na styku tych nauk z rzeczywistością społeczną, psychologią czy światem mitów i wierzeń. Osoby, które planują kariery w bankach, w korporacjach, w dzisiejszym Sejmie, w polityce, w farmacji, jako naukowcy współcześni, szczególnie historycy, jako przestępcy, mordercy, łapówkarze, złodzieje, prawnicy, czy też w przemysłowej hodowli zwierząt, powinny wybrać pierwszy sposób myślenia. W przeciwnym wypadku nie osiągną sukcesów i szybko będą musiały zmienić zainteresowania i zawód wykonywany na jakiś uczciwy zawód. Zaś osoby wybierające życie wolne, choć nie zawsze oparte na pierwszeństwie materii nad ideą, bez krępacji mogą zacząć myśleć szeroko. Szeroko z dużej litery. Słowianie, Sławianie zawsze słynęli ze swojego poczucia wolności. Ta wolność to właśnie ten drugi, szeroki, zgodny z przyrodą i niekorporacyjno-niewolniczy sposób myślenia. Na przykład w sztuce wojennej Scytowie, Słowianie stosowali luźną taktykę, wojnę podjazdową i inne takie wolnościowo-przyrodnicze sposoby, jak walka nocą czy wykorzystanie wody do działań wojennych. I tym zaskakiwali myślących sztywno i imperialnie Persów, Rzymian, Franków oraz Niemców, czyli wszystkich tak naprawdę, swoich sąsiadów. Dlaczego ja tu dałem przykład akurat ze sztuki wojennej? Nie dlatego, że wojna jest najważniejsza na świecie, tylko dlatego, że najwięcej o tym pisali kronikarze. Kronikarze imperialni zawsze byli zachwyceni przemocą, robieniem z wolnych ludzi niewolników, więc wojna to jest dla nich coś ważnego. Wojna, trucie ludzi, no, zabijanie, takie rzeczy. Natomiast dlatego mówiłem o tych Indianach i o ich kontakcie z naturą, że nasi ludzie, nasi Słowianie też mieli takie kontakty. Przecież tu mieli muchomory czy konopie, a wiemy z wykopalisk archeologicznych, że Ariosłowianie, czy Słowiano-Ariowie raczej, jak najbardziej używali konopi i mieli kontakt z naturą. Mieli po prostu, no powiem inaczej, w Polsce do dziś o tym się nie mówi, ale trzeba mówić o tym. Są wsie, gdzie ludzie wiedzą, które rodzaje grzybów trzeba zbierać, a które nie. Z pokolenia na pokolenie ta wiedza jest przekazywana i no bo co prawda nie ma już wysoko kwalifikowanych prawdopodobnie szamanów, którzy by to w tą wiedzę rozmowy z roślinami wprowadzali, ale są ludzie, którzy ciągle zażywają te grzyby. Wprowadzają się w stany, no właśnie, mówi się halucynacje. To nie są halucynacje, to jest kontakt z przyrodą. Należy te rzeczy rozróżnić. Pan Jeremy Norby bardzo wyraźnie rozróżnia halucynacje płynące z LSD, sztucznie wyprodukowanego, od rzeczywistego kontaktu z roślinami, z duchami natury, które są po ayahuasce. Proszę Państwa, to jest temat u nas bardzo omijany, ale ja byłem kiedyś na wizycie u pana profesora neurologii, bardzo znanego, nazwisko na razie może pominę, i on mi powiedział tak, wie pan, ja pochodzę z wioski koło Sosnowca, mówi, u nas na wiosnę zawsze się gotowało zupę z konopi. Była piękna potem taka rodzinna atmosfera, wszyscy byli szczęśliwi. To było raz w roku, takie święto wiosny. Komu to przeszkadza w ogóle? Komu to przeszkadzało? No, my wiemy, komu to przeszkadza, tym kompaniom, korporacjom ropowym. Tym, którzy zarabiają na ropie. No, konopie zniszczyłyby po prostu cały przemysł wynikający z tych surowców opartych na ropie. Ale temat jest poboczny, tylko uzasadniam, dlaczego, co się z czego bierze i jaki to ma związek z tymi dwoma sposobami myślenia. Czytam dalej. Moim zdaniem wspieranie bandyckich i krwiożerczych korporacji międzynarodowych oraz zawodowych jest odejściem od ideałów naszych przodków i zdradą słowiańszczyzny, lechickości, a także polskości.
No bo to w zasadzie to samo w naszym przypadku. Takie korporacje jak na przykład banki są inicjatorami i organizatorami wszystkich wojen na świecie i największymi beneficjentami tych wojen. Nie jest to mój pomysł, tak mówiła żona założyciela bankierskiego rodu Rothschildów i matka najzdolniejszych bankierów w dziejach ludzkości. Tu dwa cytaty. Linki będą jak zwykle pod spodem, pod filmem. Będzie link do mojego artykułu i tam są te, podana jest literatura. No więc pierwszy cytat jest taki. Mayer Amschel Rothschild, to jest cytat z filmu Money as Debt, czyli pieniądze jako dług. I teraz sam cytat. Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy ich prawa. Czyli założyciel rodu Rothschildów powiedział, dajcie mi kontrolę nad drukowaniem pieniędzy, a mało mi obchodzą inne przepisy prawne. Prawda? Najważniejszy jest ten jeden finansowy przepis, który mówi, kto produkuje pieniądze. No to już na pewno Państwo wiedzą, do niedawna to była tajemnica, że Fed, ta instytucja, która drukuje dolary, czyli rządzi światem, jest instytucją prywatną. Ten bank jest bankiem prywatnym. I po prostu zbiera zyski z tego, że sobie drukuje pieniądze. Teraz nawet na druk pieniędzy nie trzeba wydawać, teraz się tylko naciska guziczek w komputerze i powstaje pieniądz sztuczny zupełnie. Podobnie jest w Polsce. W Polsce niestety stosowane jest to samo, czyli, a nawet jeszcze gorzej jest, bo nie tylko, że polskie banki nie zarabiają na senioracie tak zwanym, tylko na zysku związanym z, czyli na zysku związanym z produkcją pieniądza, to jeszcze na tak my obcym bankierom musimy płacić za produkcję naszego własnego pieniądza. Ten pieniądz, ten złoty polski, może Państwo nie wiedzą, ale no, jest niestety oprocentowany. I dlatego nasz kraj jest, i większość krajów w dzisiejszym świecie jest w takiej pętli ciągłego zadłużenia, ciągle jest inflacja. Inflacja nie jest wbrew pozorom zjawiskiem naturalnym i kryzysy ekonomiczne, co nam wymawiają, nie są naturalnymi zjawiskami w ekonomii. To jest coś, co się zaczęło wtedy się dziać, kiedy wprowadzono właśnie ten pieniądz emitowany przez prywatne banki, na co wpadli chyba właśnie Rothschildowie na taki pomysł. I te rody banksterskie opanowały świat, przynajmniej finansowo, duchowo mam nadzieję, że nie. Ale o duchowości będzie w tych dwóch rodzajach myślenia. I dalej. Natomiast Gutle Schnapper, żona tegoż Mayera Amschela Rothschilda i matka jego pięciu synów stwierdziła, gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by żadnych nie było. Potwierdzają to analizy tekstów źródłowych. Starożytni chińscy taoiści te dwa widzenia świata nazywali widzeniem orła i widzeniem węża. Otóż wracam do dwóch sposobów widzenia, a jeszcze wspomnę o tym finansowaniu wojen. No, jest to świetnie opisane w takiej książce Wojna o pieniądz chińskiego autora. W trzech tomach jest taka książka wydana, gdzie jest opisane dokładnie, że mniej więcej od XVIII wieku każda wojna, a wcześniej pewnie też, była finansowana przez bankierów po prostu. Czyli w taki sprytny sposób, że jak była na przykład wojna, nie wiem, Austrii z Prusami, to oni, bankierzy, finansowali, nawet ten sam bank finansował i Austrię, i Prusy, i wygrały Prusy, dlatego że tam dostali o miesiąc dłuższą linię kredytową i w czasie tam ostatniej ważnej bitwy oni mieli kasę, a Austriacy nie mieli. Tak wygląda historia, proszę Państwa, taka jest rzeczywistość. A teraz wracam do tego zdania. Starożytni chińscy taoiści te dwa widzenia świata nazywali widzeniem orła i widzeniem węża. Dlatego orzeł też tutaj pasuje, ten wizerunek orła do tego artykułu. Orzeł widzi szeroko i całościowo, a wąż wąsko i szczegółowo. I są na przykład specjalne praktyki. Mój nauczyciel Chińczyk, mistrz Ming Wong, podaje taką praktykę z mandalą, gdzie się patrzy na taki szeroki obraz z szerokim krajobrazem, szeroką taką wizję świata i wszechświata i patrzy się zarówno szeroko, widząc cały obraz, jak i jego szczegóły. To jest dość trudne na początku,
Ale właśnie to daje tą ludzką inteligencję, czyli umiejętność osiągania tych dwóch widzeń równocześnie. Tak samo jak ćwiczymy chińskie ćwiczenia, qigong czy tai chi, to też patrzymy, nie we wszystkich szkołach tego uczą, jest to bardzo ważne, żeby widzieć sylwetkę naszego nauczyciela, którego naśladujemy zarówno jako całość, jak i poszczególne, umieć się skoncentrować w razie potrzeby na poszczególnych właśnie szczegółach. I to w życiu jest, ma kapitalne znaczenie. Proszę zauważyć, że początkujący kierowca prowadzi tak. Co chwilę patrzy w prawo, w lewo, co się dzieje. Zaawansowany nie, on widzi szeroko. Ale też widzi szczegóły, bo gdyby nie widział szczegółów, to by spowodował wypadek. Także jest to wiedza praktyczna. To nie jest wiedza jakichś tam Słowian, Indian czy taoistów chińskich. Nie, to jest wiedza praktyczna, której podstawy musi osiągnąć nawet każdy kierowca w dzisiejszym świecie, bo jak nie, to by się strasznie męczył. No ale wracając do artykułu. Wydaje mi się, że człowiek pełny powinien, dużymi literami, człowiek pełny, po chińsku to się nazywa człowiek prawdziwy albo człowiek z gór, powinien biegle władać obydwoma sposobami widzenia świata. I to jest kluczowe zdanie. Jest to trudne, ale możliwe. Widzieć szeroko, ale umieć też swoje widzenie wyrażać w sposób ścisły na tyle, na ile to jest możliwe. W swoich wypowiedziach umieć ograniczyć się do takich treści, takich wątków, które będą łatwo zrozumiałe dla większości odbiorców. Bo wszystkim nigdy nie dogodzisz. Zawsze trzeba wybierać najbardziej prawdopodobną grupę docelową odbiorców naszego przekazu. No to jest już przejście od szerokiej praktyki mistycznej do rzeczywistości, jak rozmawiać z ludźmi, jak te wizje im przekazać w życiu. Jak widać, w pierwszym sposobie trzeba uważać na to, aby nadmiernie nie zawęzić zagadnienia, zaś w drugim na to, aby być dobrze zrozumianym, aby szerokością swojej wizji nie przekroczyć możliwości pojmowania odbiorcy, a także aby nie ulecieć w przestrzenie, nad którymi już dobrze nie panujemy, czyli aby nie dostać tak zwanego odlotu. Chociaż powstaje tu pytanie, czy nad wszystkim w życiu musimy tak dokładnie panować? Zbyt ścisłe myślenie jest przecież myśleniem imperialnym. Proszę sobie przypomnieć tą słowiańską rodzinę, o której opowiadał ten mój profesor neurologii. Bardzo miło go zresztą wspominam. Tę słowiańską rodzinę, która sobie ugotowała na Wielkanoc, no kiedyś to były jarygody, święta wiosny, ugotowała sobie ten talerz zupy z konopiami i oni byli szczęśliwi po prostu. I dalej. Imperare po łacinie znaczy rządzić. Imperialność, nawet w sferze słownictwa, to wymysł agresywnej, zaborczej i właśnie imperialnej cywilizacji rzymskiej. A przynajmniej nam się imperialność zawsze z Rzymem kojarzy. Rzymska imperialność w naszej zachodniej kulturze przez ostatnich 1000 lat podawana nam była jako wzór doskonały życia ludzi, narodów i państw. Weźmy taką sentencję łacińską. Imperare sibi maximum imperium est. Czyli rządzić sobą jest największą władzą. Na pierwszy rzut oka ta sentencja wygląda bardzo dobrze, bo każdy człowiek chciałby panować nad swoim życiem. Tak zostaliśmy nauczeni. Ale jak te słowa mają się do światopoglądu czy światowidzenia ludzi wolnych? Czy może być coś bardziej ograniczającego człowieka wolnego? Taka sentencja jest świetna dla ludzi skupionych na sukcesie swoim i swoich wspólników. Dobra jest dla ludzi chcących wrogo opanować świat przyrody, czy chcących z wolnych ludzi zrobić niewolników. Są wtedy twardzi, doskonali, bezbłędni i nieugięci. Powtórzę tę sentencję. Imperare sibi maximum imperium est, czyli rządzić sobą jest największą władzą. I dalej. Kiedy jednak tej sentencji użylibyśmy w stosunku do wolnych Indian, wolnych aborygenów czy wolnych Słowian, to brzmi ona trochę fałszywie i ograniczająco. Bardzo ograniczająco. Prawdę mówiąc, pasuje to jak pięść do nosa. Nauczanie takich sentencji ludzi wolnych jest próbą cofania ich w rozwoju.
Oni już przecież panują nad sobą, tylko jeszcze dodatkowo potrafią uwzględnić kontekst otoczenia, innych ludzi i przyrodę. A gdyby nawet nie udało się im raz nad sobą zapanować, to co by się stało? Absolutnie nic. Dla Rzymianina byłaby to tragedia, bo nic innego poza panowaniem, imperowaniem on nie potrafi. Tylko imperować, czyli być właścicielem niewolników, mówiąc inaczej. Pełne panowanie nad sobą to po pierwsze domena systemów dogmatycznych, faszystowskich i wojskowych, a po drugie takie pełne panowanie nad sobą jest nieprawdą, bo nie jest możliwe. Poza tym jest byciem automatem, a nie wolną istotą kosmiczną. Co to znaczy, że wolni ludzie, jak napisałem, dodatkowo potrafią uwzględnić kontekst otoczenia, innych ludzi i przyrodę? Podam to na przykładzie objaśnień mojego nauczyciela, mistrza taoistycznego, pana Ming Wonga. Tak jak mówię, no, używam przykładów z różnych kultur, na przykład z filozofii taoistycznej przyrody chińskiej, która powstała 2, 3, 4, 5 tysięcy lat temu. Zresztą prawdopodobnie ze współpracy również z przodkami Słowian i Arjami. Dlatego, że ta nasza kultura już tylko się w mitach zachowała. Tak, oni mają Chińczycy yin yang, tam mamy czarnoboga i białobogę. Pewne rzeczy wiemy, że mieliśmy takie same, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to zwracamy się do Chińczyków, bo oni te rzeczy mają przekazane w ciągłym przekazie z nauczyciela na ucznia, z pokolenia na pokolenie. Im tego nikt nie odebrał, na szczęście. No więc nasz mistrz mówił, że w czasie medytacji patrzymy na przykład na trawę i bierzemy pod uwagę nie tylko swój punkt widzenia, ale też punkt widzenia trawy. Prawda? Dosyć szokujące. Tak, możemy sobie nawet takie ćwiczenie robić. Podchodzimy do drzewa i patrzymy na siebie z punktu widzenia tego drzewa i na cały świat. Rewelacja. I to jest właśnie szeroki, całościowy i wielowątkowy styl myślenia. A raczej próba opisu tego stylu przy pomocy języka, który jest narzędziem ułomnym. Wydaje się, że płaskie arkusze papieru czy płaskie ekrany monitorów nie są najlepszym sposobem przekazania pełni bogactwa myśli człowieka. Stosowane przez nas pismo jest pismem linearnym, zaś nasze myślenie wieloskojarzeniowe i z natury swojej dotyczy wielu rzeczy równocześnie. Jest myśleniem przestrzennym. Pismo powoduje zawężenie przekazu tego, co myślimy, ale też pozwala na skupienie się na szczegółach. Dlatego może Platon uważał wymyślenie pisma za nieszczęście ludzkości. Był ze starej, starosłowiańskiej szkoły filozofii przyrody i wiedział, że z pismem trzeba postępować ostrożnie. Co do pochodzenia cywilizacji mykeńskiej i greckiej od Słowiano-Aryów, piszę o tym w innych artykułach. O ważności kultury Słowiano-Aryów i jej związkach z innymi kulturami starożytnymi można przeczytać na przykład w pracy 3. Ja tu zaglądnę do literatury i powiem Państwu, co to jest za praca. To jest na serwisie rudaweb.pl. Praca pod tytułem Żydzkie karabele, scytyjskie najazdy i ekokatastrofa. Bardzo proszę sobie tam zaglądnąć i przeczytać. Mistrz Platona, Sokrates, dał wyraz temu, co sądzi o ówczesnym społeczeństwie, ostentacyjnie je krytykując i popełniając widowiskowe samobójstwo. Sokrates i Platon byli łącznikiem między starosłowiańską szkołą filozofii przyrody i późniejszą cywilizacją śmierci, to znaczy również aktualną cywilizacją śmierci. Sokrates był zresztą istotą nastawioną na odbiór treści z wyższych wymiarów, istotą sterowaną z kosmosu, sterowaną w znakach cudzysłowu, bo to jest właśnie wolność móc współpracować z kosmosem. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Całymi dniami przebywał w bezruchu i w ciszy wewnętrznej. Wsłuchiwał się swojego daimona, w swój głos wewnętrzny. I tu jest cytat. Filozof zawsze jednak wsłuchiwał się w głos, czasem stojąc całe dnie nieruchomo, nie poddając się pogodzie, bacząc na rekomendacje dawane mu przez głos. No i tutaj podana jest literatura. To jest
artykuł Blog Polski, Polska, Słowiańszczyzna, Polityka. Tytuł artykułu Panteon imiona Słowian, autor Opolczyk, chyba, wydaje mi się, ale może ktoś inny, bo nie mam tutaj autora zapisanego. I dalej. W dialogu Farmakon Platon pisze o piśmie. Na pozór jedynie pismo sprzyja pamięci, pomagając jej od wewnątrz. Dzięki jej własnemu ruchowi poznać prawdę. W rzeczywistości natomiast pismo jest zasadniczo złe. Zewnętrzne wobec pamięci. Nie tworzy wiedzy, lecz mniemanie. Nie objawia prawdy, lecz pozór. O, my wychowani na piśmie taką rzecz słyszymy od Platona, że pismo nie objawia prawdy, lecz pozór. Wydaje mi się, to już jest moje zdanie, no bo tutaj podaję literaturę do tego Farmakona Platona. Wydaje mi się, że może jest tak, że obiekty zdeponowane w pamięci procentują. Żyjemy w cywilizacji banksterskiej, bankowej, lichwiarskiej, więc może tym językiem przemówię. Mianowicie, może jest tak, że jeżeli coś wkładamy do naszej głowy, do naszego umysłu i to tam przebywa, to to pracuje, procentuje. A kiedy zapisujemy to w notesie, czy w książce, czy w filmie, to niekoniecznie, bo tak jak Platon powiedział, jest to coś wobec nas zewnętrznego, więc nie procentuje. Może w ten sposób możemy myśleć. Dlatego warto jest się rozwijać, warto jest myśleć, uczyć się, wykazywać aktywność wewnętrzną i zewnętrzną, bo to jest życie. Chińczycy uważają i wszyscy ludzie natury, że życie to ruch, zaś śmierć to bezruch. Co nie znaczy oczywiście, że nie jest dobrze na przykład siedzieć nieruchomo w medytacji. No oczywiście, że jest dobrze, bo wtedy jest ruch, medytacja to ruch wewnętrzny, ruch naszego ducha. Natomiast także nie namawiam nikogo do jakiejś nerwowej aktywności zewnętrznej. To nie jest nic dobrego. Aktywność zewnętrzna powinna być konkretna wtedy jak trzeba i wewnętrzna tak samo. Ale ciągła aktywność to jest życie. I dalej. Dlatego Słowiano-Ariowie zakazywali zapisywania pewnych głębszych treści. Używali pisma do zapisków bieżących, ale nie zapisywali, powszechnie dodam, powszechnie używali pisma do zapisków bieżących, ale nie zapisywali tego, co było dla nich i powinno być dla nas najważniejsze. Czyli kwestie duchowe, bo te są, jakby to powiedzieć, trudne do zapisania, w zasadzie niemożliwe do zapisania. Złamał ten zakaz Zaratustra i poniósł za to karę. Była to kara śmierci, a jego mordercy polowali na niego bezwzględnie przez kilkadziesiąt lat, zanim go w końcu dopadli nad jeziorem Kosowym w Himalajach. Tak nasi przodkowie karali zapisanie imperialnych głupot i propagowanie dualnego myślenia. Już czuli, co będzie dalej. Przewidywali przyszłość ci nasi przodkowie. No właśnie, tą naszą teraźniejszość przewidywali. Zaratustra wymyślił sobie i niestety innym ludziom, że świat jest dwoisty i dzieli się na dobro i zło. Z dobrem to może miał trochę racji, ale co do zła to się mylił. No w ogóle się mylił. Bo on przez ten podział na dobro i zło załatwiał sobie swój interes. Że jak ktoś decyduje, co jest dobre, co złe, to może też być zawsze po tej stronie, która daje większy zysk. Czyli mówić, a jestem dobry, wy jesteście źli. Poznają Państwo ten sposób myślenia? Poznajemy. Bo świat jest jednym, pisze dalej. A dzisiaj mamy pełne tego typu zaratustriańskich tekstów, półki w księgarniach i strony internetowe. Są treści i szczegóły, które tylko w rozmowie można przekazać. W rozmowie mamy przekaz wielowymiarowy. Są słowa, zdania, ton głosu, tempo wypowiedzi, mimika, gra ciała, bliski kontakt fizyczny i energetyczny między ludźmi. Kontakt ducha z duchem. Tak? Jeżeli ktoś nie wierzy w kontakt energetyczny, to niech powie, dlaczego jak się w windzie stoi obok innych osób, tak się człowiek odsuwa odruchowo od innych. Bo ten kontakt jest po prostu. Szczególnie z bliska on jest wyczuwalny. Mocne pole ochronne, energetyczne każdego człowieka. Z dala jest mniej wyczuwalny, ale jest. No więc kontakt ducha z duchem.
Starożytni Chińczycy uważali, ducha z duchem to jeszcze jest głębszy kontakt niż kontakt energetyczny. Starożytni Chińczycy uważali, że prawdziwy kontakt między duchami osiąga się patrząc w oczy. Zakochani wszystkich czasów i przestrzeni są tego samego zdania, a miłość jest większą siłą niż przekaz logiczny. Bardziej też łączy ludzi. Jakich środków graficznych, oprócz płaskich rysunków, możemy więc w piśmie użyć? Powszechnie znanymi środkami są, mówię w tej chwili o środkach takich typograficznych, a raczej związanych no właśnie z pisaniem i odczytywaniem. Powszechnie znanymi środkami są stronicowanie, czyli podział na strony, akapity, wcięcia na początku akapitu lub zdania i odstępy między liniami, tak zwane interlinie, czyli po polsku między linie. Również podział na rozdziały, tomy i tym podobne jednostki tekstu. Tekst ładnie i logicznie podzielony na rozdziały i akapity jest standardem w naszej literaturze. Tekst pisany w takim stylu jest łatwy do zrozumienia. Ale czy do zrozumienia na wszystkich poziomach? Wszelkie reguły i podziały ograniczają przecież człowieka. Dlatego poeci nowocześni i inni artyści stosują czasami pismo rozrzucone. Jego niestandardowa forma graficzna ma też przenosić pewne znaczenia i emocje. Ja w swoich tekstach często stosuję pisanie poszczególnymi zdaniami, oddzielonymi pustymi liniami, czyli tymi między liniami. No i w tym tekście też tak robię. W ten sposób czytelnik zaproszony jest do skupienia się na poszczególnych myślach, a wszystkie te myśli są bardziej równouprawnione i powiązane ze sobą. Takie myślenie szerokie. Próba prowadzenia u czytelnika myślenia szerokiego. Powiązane nie tylko prostą logiką, ale też obecnością większej przestrzeni faktów i myśli. Pozwala to, mam nadzieję, pojmować treść bardziej medytacyjnie, wielowymiarowo. Bez granic tworzonych, a właściwie narzucanych nam przez te przysłowiowe akapity. Może to przeszkadzać, bo czyta się wolniej, ale za to poszczególne myśli mogą bardziej w nas zapadać. Albo mamy czas na samodzielne powiązanie wątków, odbierając je w ciszy, która jest w nas, albo taki tekst nas odrzuca, bo tego czasu i tej ciszy w sobie nie mamy. Pamiętają Państwo tego Sokratesa, jak stał, nie zwracając uwagi na zmiany pogody? On miał w sobie ten czas i ciszę. Dlatego był Sokratesem, a nie małym kajtkiem na przykład. Oczywiście taki tekst nadal jest linearny, myśl pojawia się po myśli, a nie równocześnie. Jest to jednak ograniczenie wynikające z natury języka pisanego. W języku mówionym mamy wiele różnorodnych sygnałów równocześnie. Komuś, kto mówi bardzo przekonywująco i logicznie, możemy nie wierzyć, dlatego że intonacja jego głosu nam się nie podoba, czyli intuicyjnie odbieramy, że coś tu nie gra, mimo że facet mówi sensownie, czy kobieta. Inna osoba jąka się i ma problemy ze stylem wypowiedzi, ale z całej aury tej osoby idzie coś takiego, że jej wierzymy. W tekście bezakapitowym, z przerwami między wierszami, musi też być pewna logika, wynikająca z kolejności formułowania myśli. Inaczej współczesny czytelnik szybko odstąpiłby od lektury. Czy wolność może wynikać z formy graficznej tekstu? Poeci i mistycy powiedzieliby pewnie, że do pewnego stopnia tak. A co najmniej powiedzieliby, że kształt tekstu może być wyrazem takiej wolności. Poeci tak. A ja nie wiem, ale lepiej czyta mi się takie pojedynczo-zdaniowe teksty. Nie ma natłoku informacji. Poza tym tak zorganizowane teksty, o dziwo, dobrze czytają się na małych wyświetlaczach smartfonów. To kolega mi to powiedział, że jemu się lepiej czyta na ekranie smartfonu taki właśnie tekst rozrzucony. Oczywiście problemem jest późniejsze odnalezienie jakiegoś słowa czy zdania oraz większy rozmiar artykułu, co zwiększa koszty wydruku. W przypadku użycia komputerów, tabletów i smartfonów te problemy nie są już tak istotne, bo pusta przestrzeń na monitorze nie kosztuje, a polecenie szukaj działa jednakowo szybko, niezależnie od tego, czy akapity są
czy też nie ma. Podana przeze mnie i stosowana czasami w internecie forma zapisu nie jest rozwiązaniem problemu braku bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem i człowieka z przyrodą w naszej cywilizacji. Jest tylko próbą zwrócenia na ten problem uwagi. A bez bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi i z wszechświatem jesteśmy tylko namiastką człowieka. Czymś pośrednim między robotem i niewolnikiem. Istotami bardzo podatnymi na niewłaściwe wpływy i podatnymi na przykład na propagandę globalistyczną. Co w efekcie robi z nas niewolników pracujących już nie wiadomo dla kogo. A może współcześni niewolnicy i ich właściciele niczym się od siebie nie różnią? Właściciele niewolników są niewolnikami swojej ideologii i przywiązania do swojej własności, bez której są niczym. Może wszyscy jesteśmy w Matrixie. Dlatego myślmy szeroko i w sposób wolny. Jak Sokrates, słuchajmy się w głos przyrody, słyszalny w momencie ciszy wewnętrznej. Wtedy uzyskujemy stan wolności. Sokrates i Chrystus umarli zabici przez ludzi bez kontaktu z przyrodą. W zasadzie popełnili samobójstwo, aby być w zgodzie ze swoim głosem wewnętrznym i aby nam coś zasygnalizować. A ich dzisiejsi zwolennicy, czyli ludzie religii i filozofii, nie doceniają tego i dalej w kółko mielą jakieś bzdury imperialne. Co o tym wszystkim sądzicie? I podpis. Marian Nosal, Warszawa. Od 27 stycznia do 18 października roku 2017 pisałem ten artykuł. Pod spodem jest literatura. Można sobie posprawdzać te teksty, które podałem. Bardzo polecam. I tak jak powiedziałem, na temat tego, co natura nam jest w stanie powiedzieć, tak na przykład tym Indianom, co mówi w Puszczy Amazońskiej, a także na temat toksyczności naszego otoczenia chemicznego, typu atak fluoru i hormonów, powiedzmy, tych bardziej żeńskich na naszą populację, to nakręcę osobne filmy. Teraz dziękuję Państwu za uwagę. Polecam ten film i ten mój kanał filmowy. Bardzo proszę subskrybować, lajkować, czyli polubiać, mówiąc po polsku. Bardzo proszę polecać polecać komu Państwo tylko mogą na mediach społecznościowych. No i też byłbym szczęśliwy, gdyby na ten temat ludzie rozmawiali, na te tematy w zasadzie, bo temat główny, który był w tym filmie, to znaczy dwa sposoby myślenia współczesnego człowieka, tak naprawdę to tylko był pretekst do, jak zwykle w moich filmach, w moich artykułach, do rozważania bardzo różnych rzeczy, a przede wszystkim rzeczy podstawowe, jak my Polacy mamy w tym świecie się znaleźć i jak przeżyć w miarę sensownie. Także polecam Państwu oprócz tego inne moje media internetowe, czyli na przykład grupę facebookową, która się nazywa w tej chwili tak, Słowianie Ukryta Historia Polski, myślnik, Wielka Lechia. Zmieniłem trochę nazwę. Dlatego, żeby ta grupa różniła się od strony internetowej, która się właśnie nazywa tylko Słowianie Ukryta Historia Polski. Ta strona ma już około 1000 osób, którzy tam są, polubili tą stronę. Ta grupa, o której wspomniałem przed chwilą, ma dopiero chyba ponad 300 osób, ale to jest grupa, która ma, nie wiem, 2 miesiące dopiero. Głównie administruje ją Wedami. A ja też tam coraz więcej ostatnio zamieszczam artykułów. No i jak zwykle zapraszam Państwa na moje też strony poświęcone zdrowotności, czyli tradycyjnamedycynachińska.pl, masażom chińskim i ćwiczeniom chińskim. No i największa chyba moja strona, czyli slowianie24.pl. poświęcona głównie Polsce, historii Polski, Słowianom, polityce, ekonomii, no wszystkiemu, co jest związane z naszym życiem. No i ostatnia moja strona, moje najmłodsze dziecko, strona nie dla rwe.pl. To jest strona ekonomiczna, w której namawiam Państwa, żebyśmy starali się odzyskać własność, którą korporacje nam
ukradły, żebyśmy nie myśleli tak wąsko, tylko jak wąż, ale też szeroko. Jak popatrzymy wąsko, to pomyślimy, oj, ciągle nas okradają, ciągle źle będzie, jeszcze gorzej. Jak spojrzymy szerzej, to zobaczymy światełko w tunelu. Dlatego popatrzmy na tego orła, który ląduje z tymi swoimi szponami, łapkami żółtymi i dziobem żółtym, biało-czerwonego orła. I życzę miłych wakacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.